to jeszcze raz. Gotowi? Tak jest. 2 minuty. Czas. Start. No. Jak widzicie, jestem czerwony pingwin. Jestem w Borpince. Troszeczkę się spóźniłem, tylko chwileczkę. No jem pierwszą paprykę. Tam 5 minut jest do zjedzenia. Głos mi się jakiś chyba nagrywa. Dobra, zjedzone. Flixbusa, który się spóźnił pół godziny. O, ze mną jest worek. Żeby nie było wątpliwości, gniazdo nasienne jest integralną częścią papryczki, tak? Wiecie, jakby mi się zachciało. Zjedzone. Pan youtuber gotowy? Już był pojedzone? Tak, już zniknęła. Okej. Okay. No to proszę Państwa, wielkie brawa. 43 sekundy zajęło zjedzenie pierwszej paprycki. Uwierzcie mi, wszystko na wariackiej papierach. Przypominam, jemy na komendę, żeby nie było wątpliwości. Się nagrywa. Druga papryczka to będzie też dosyć jeszcze delikatna jalapeno, zielona, mająca około 3000 jednostek SKU. Trzeba się wyluzować. Ona jest 600 na ciało, co zobaczycie. Losujemy te sobie papryczki, właśnie wiecha ma druga. Wszyscy zawodnicy mają swoją papryczkę? O nie, ja spróbowałem tej pasty na finał. Dziękuję. Próbowałem jej na wykałaczce, ile to zdzierżyłam, więc... Dobrze. A jaka jest moc tej pasty? Jest to miks różnych papryk i jest to tajemnica szefa kuchni. Jest mocniejsza niż każda z tych papryk, jakie Państwo tu macie. W sensie to jest te papryki, które tu są, plus dodatki. Dobra. Gotowi zawodnicy? Czyli dolewają. Gotowi? Tak. 2 minuty, czas, start! Proszę Państwa, tutaj z uśmiechem na ustach, z pewną dozą radosnego, króliczego krupania, zawodnicy przystąpili do drugiej papryczki. To, że uśmiechają się, jakby to była marchewka, to tylko pozory. Dobra mina do złej gry. Czas na łzy jeszcze przyjdzie. Jak przypominam, zawodnicy gotowi podnoszą rękę. Otwierają usta, że jest zjedzone. Dobra. Okej, okay. Duża część zawodników, na razie 35 sekund za nami. No, trzeba sobie na następnej papryce jakiś czas załączać, żeby kontrolować bajera. Okej, okay. Już prawie wszyscy. Mamy czas. Ja już minęła minuta, więc jeszcze jest, jeżeli ktoś ma dokończyć. Ja już chyba odpadłem. Super, dobrze, dobrze. Czas będzie trzeba pilnować potem, zawodnik. Żeby nie popełnić jakiegoś błędu. Strasznie duża była. Strasznie duża, no dlatego są zawinięte. Spokojnie, mamy czas, jeszcze 45 sekund. No bo to ma być czysta przyjemność, proszę Państwa. Najgorsze, jak mi się jeszcze przed czekającą później podróżą na dół. Mocny powrót. 25 sekund zostało. Kurde, mogę wolniej jeść. Dobra, już. Tak, zjedzone? A na tym, na talerzu, co tam zostało? Coś takiego. No to jeszcze tak trzeba byłoby okryć, no. Musi być, ogonek zostaje. Dobra. Zjedzone? Minuta 57. Brawo wielkie. No to musimy troszeczkę podnieść poprzeczkę. Dla niektórych mogła się ta papryczka trafić łagodniejsza niż poprzednia, więc losujemy teraz numer trzeci. To będzie z kolei mało oryginalnie kolejna papryka jalapeno, tym razem czerwona, około 8000 jednostek SKU. Proszę Państwa, zapewniam Was, że to jest nic. To jest, że te papryki, które teraz zawodnicy jedzą, mieszczą się w granicy błędu pomiarów przed tych, które są na końcu listy, więc... Coś takiego. To jest też tak naprawdę, proszę Państwa, pierwsza papryka, która rzeczywiście może wymagać przy delikatnej skórze używania rękawiczek. Ona już ma taką moc, tak około tych 7-8 tysięcy pojawiają się podrażnienia skóry przy dotyku. Zależy, jak bardzo ktoś jest delikatny. Dobra. Czy wszyscy zawodnicy mają swoje papryki? Tak. Dobrze. Zawodnicy gotowi? Zatem 2 minuty, czas, start!
No i ponownie radosne chrupanie w ciszy i skupieniu. Tutaj się wydają pomruki. Może być to lekko kwaskowate, lekko słodkie, zależnie od miejsca, gdzie papryka jest preparowana. Cienka w ogóle, tamte było ostrzejsza. Jest okej, okay, dobra. Większość zawodników już się powoli uporała. Super, super, fantastycznie, okej, okej. Dobra. Mamy czas, dopiero 45 sekund minęło. Dzięki, widziałem. To w ogóle ostatnio było. Tam to piekło. Nie, no to niektórym gadanie przeszkadza podobno, niektórym pomaga, bo to więcej powietrza się do paszczy dostaje, wtedy bardziej piecze. Więc to taki wyraz męstwa, tak? Przynajmniej przy trzeciej papryczce z 12. Więc. Chociaż organizator troszeczkę na mnie poczekał. Minęła minuta 10 sekund. Z tego co widzę, jeszcze na jedną osobę spokojnie czekamy tutaj. To jest, proszę Państwa, też trochę taka walka psychologiczna na wyniszczenie. Jedni jedzą. Tak? Skończone. Super. Proszę Państwa, minuta 23 sekundy. Gratulacje dla zawodników. No a następna papryka, czyli już czwarta w kolejności, będzie miała, no, będzie otwierała stawkę tych naprawdę ostrych papryk, bo mamy tą, która nazywa się potocznie chili, czyli papryka cayenne. To będzie kolejna, około 30 tysięcy SKU, czyli 3 razy ostrzejsza ponad niż poprzednia. Poproszę moją tu asystenta o rozdanie papryczek. Nie bez powodu, ta jest już zawinięta w, nie w papier, a w folię. Czekam na sos. Mi się to siku. Nie było kiedy. Proszę pamiętać, że ta papryka jest delikatniejszą odmianą tak zwanego zielonego chili. Jak Państwo zazwyczaj używacie przyprawy majonezowej chili, to najczęściej jest to szczypta tej papryki, która tutaj jest przygotowana. Bo tutaj możecie Państwo zobaczyć, te papryki też później tam sobie leżą, będziecie mogli zobaczyć. Ona jest jedną z większych, jaka też rośnie tutaj w miarę. Staraliśmy się oczywiście te rozmiary dobierać uczciwie. No i teraz, jak wszyscy już mają papryczki, no to pytanie. Zawodnicy gotowi? Tak. Gotowi? Zatem 2 minuty, czas, start! Tutaj już, proszę Państwa, dużo większa ta papryka. Gniazdo nasienne też może się trafić takie podłużne przez większą część długości papryki, więc wtedy też jest więcej pestek, które zawierają najwięcej kapsaicyny. Nie? Ta biała mowa jest błąka. A, błąka, albedo tak zwane. No to proszę. Placebo, albedo. Nie no, mówi się, że fachowo albedo. Brawo, dobra, kolejny zawodnik. O ile pamiętam, to jest chyba też największa z papryczek, prawda? Taka najbogatsza. Potem zobaczymy. Dobra, kolejni zawodnicy kończą. Okej, okay, super. No proszę Państwa, na razie poniżej minuty. Okej, okay, dziękuję bardzo. No i powiem Państwu, że super, stop, czas, minuta. Zajęło to Panią minutę, wielkie gratulacje. Mały, okrągły owocek, który jest nazywany papryczką czereśniową, czyli czereń. No i tutaj już mamy też mieszaną moc. Najsłabsza, jaką mogą trafić zawodnicy, ma 25 tysięcy jednostek SKU, czyli będzie lekko delikatniejsza niż ta, którą próbowali poprzednio, a najwięcej można tutaj trafić na 50 tysięcy SKU. Nadal, proszę Państwa, operujemy tutaj jedynie 5-cyfrowymi 4-4-0 tutaj się mogą pojawić, więc nie jest źle. No, to jest też jedna z najczęściej wykorzystywanych papryk, tutaj też polpince w smaku, więc możecie Państwo sobie to skojarzyć z ostrością węgierskiej kuchni. Czy wszyscy zawodnicy swoją radosną paprykę mają? Mają, dobrze. Zawodnicy gotowi? Zatem 2 minuty, czas, start! Tutaj nie będzie chrupania, ta papryczka jest taka okrągła, w sam raz na raz.
można sobie podzielić. Ona jest mniej więcej, jak widzicie Państwo, wielkością pomidorka szeregiem. Zazwyczaj wnętrze tej papryki jest właśnie wypchane tym albedo, tymi pyskami, więc też jest to przyjemnie piekące. Super, kolejny zawodnik daje radę. Brawo, dziękuję, dziękuję. Kolejny. Jeszcze nikt nie odpadł, nikt nie pluł, nikt nie sięgnął po worek, więc jestem z Państwa dumny. Dobrze, kolejny zawodnik skończy swoją papryczkę. Dopiero 45 sekund macie Panowie. O, brawo, dziękuję. Jeszcze niektórzy kończą. 50 sekund minęło, ponad minuta czasu. Czekamy na sos, nie? Okej, kolejny zawodnik skończył, bo jeszcze na jedną osobę czekamy. Na Ciebie czekają. Tak, zjedzone, super. Brawo, minuta 15, czyli dalej jest zapas, ale już coraz bardziej powyżej tej minuty zaczynamy się pojawiać. No to drodzy Państwo, też trzeba tutaj trzymać kciuki za zawodników, bo za chwilę szósta papryka, czyli połowa stawki. Na razie można tę paprykę sobie zapakować. Dobra, ja pasuję. Mam tak? Za drga. Okej, to wielkie brawa dla mnie. Jednemu panu podziękowaliśmy. Ja się tak spytam, czy ktoś z panów przegrał zakład, że tu dzisiaj przyszedł? Nie? Nie zdarzyło. To byli tacy zawodnicy poprzednim razem. Zatem szósta papryka to będzie czerwona papryka Cayenne, czyli czerwone chili. Też papryka bardzo przyjemna. Tutaj już możemy być pewni, że jest nie mniej niż 5000 SKU. 50 tysięcy. Już zobaczymy na następnym. 50 tysięcy SKU. 50 tysięcy. Podamy. To jest, proszę Państwa, też fajna papryka. Przyjechała z Gujany Francuskiej, z Ameryki Południowej. Co ciekawe, dzisiaj już tam ta papryka nie występuje. Jest hodowana tylko w Europie, a w swoim naturalnym środowisku zaginęła. Więc... Coś takiego. Cześć. Dużo żeś trafił. Dobra. Czy wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach mają swoje papryczki? Popatrz się papryką. No, bardzo ładnie. Mają? Dobra. Zawodnicy gotowi? No to 2 minuty, czas, start! Ogonków nie trzeba zjadać, żeby nie było wątpliwości, ale tak konkretnie gniazdo nasienne trzeba też spożyć. Kolejny zawodnik, dziękuję, dziękuję. Tutaj jeszcze jest czas na to, żeby sobie zrobić zdjęcie, takie oznaczać autografy, więc jak ktoś z tym to śmiało. Dopiero 40 sekund minęło. Zjedzone, dobra. Wszyscy zawodnicy skończyli. Minuta 23 sekundy. Brawa dla nich. Generalnie, proszę Państwa, nie zawsze jest tak, że to rozmiar ma znaczenie. Czasem może być papryka mała, ale niesamowicie ostra. Dlatego teraz Panowie wylosujecie pakiet papryczek. Będą to trzy papryczki, ale jemy tylko jedną. Z pakietu bierzecie Panowie tylko i wyłącznie, jak już otworzycie, papryczkę zieloną, żeby nie było wątpliwości. Czyli papryczka zielona jest wyzwaniem. No a tutaj, proszę Państwa, też nie jest to jeszcze rekordzista w żadnym stopniu. Papryczka Rabbit w trzech kolorach i trzech odmianach. Każda z, pierwsza z nich ma około 80 tysięcy SKU. Przypominam, papryczki są trzy w takim zawiniątku. Pierwsza będzie zielona i tylko zielona. Jasne? Tylko zielone na mój znak. Tylko zielone. Zobaczcie, czy wybaczcie, nie wiem czy to widać, czy nie. Teraz tylko tą pociemy. Czy wszyscy zawodnicy swoje pakiety mają przygotowane? Czy to jest chyba? Okej. Nie, to nie ta. Ta zawodnicy ta. Gotowi? Gotowi? Czas, start!
i ruszyli. Tutaj, proszę Państwa, nie chodzi o to, żeby jeść długo. Tutaj trzeba to szybko i z godnością przełknąć, ok? To jest przekąska. Powiem Państwu, że nie ma nic przyjemniejszego niż tylko na to patrzeć. To być tam to jest przyjemność wręcz masochistyczna, ale patrzeć na to już czysto. Roku ktoś widzisz? Wszyscy zawodnicy się uporali? Serio? Słucham? Kiedyś to nie przeżyła, tak? Na rąk, nie, pytam, czy już zjedli zieloną. Wszyscy zjedli zieloną? Tak, widzę, że no, to jest tak, ręka. Widzicie, może okay. Słyszycie. No i mówiłem, mała papryczka, no 55 sekund, też. Gratulacje. Druga papryczka z tej serii to będzie papryczka pomarańczowa. Z zeszłego roku jest 90 tysięcy SKU, pomarańczowa, nie pomylić z czerwoną. Jadownicy gotowi? Teraz którą mamy? Dwie minuty, czas, start! 90 tysięcy SKU. O, szybko poszło. Dobra, już kolejni kończą. Tutaj wypada tak. Dobra, super, dziękuję. Płakać można, nos zmarkać można, nie wolno pluć ani pić, pamiętajcie. Proszę Państwa, 37 sekund. Wielkie brawa dla zawodników. No i teraz przechodzimy już do... Można chusteczek więcej? Chusteczki oczywiście. Teraz będzie pierwszy zawodnik, jeżeli chodzi o papryczkę, który ma 100 tysięcy SKU. To już będzie papryczka ósma w tym zestawieniu, czyli zostały 4 do końca poza tą. No i tutaj mamy po prostu czerwoną zmianę, więc bardzo proszę, tutaj już panu pozostała, powinna zostać czerwona. Tutaj została jedna, tutaj też ta jedna, co jest na talerzu. 100 tysięcy SKU. Igor, jak zawodnicy gotowi? 2 minuty, czas, start! Okej, brawo. Proszę Państwa, jak bardzo to jest ostre, żebyście sobie wyobrazili, dziękuję. Gdybyście Państwo taką jedną papryczkę wsadzili do takiego rodzinnego gara na zupę, to wystarczy. Czy ktoś jeszcze został? Jeszcze chwilunia, dobrze, czas, proszę Państwa, to jest limit do 2 minut, można szybciej, można wolniej. No, dokładnie. Dla niektórych to jest dramat, dla niektórych dopiero wprawka. Czekamy cię. Dobra, brawa dla dwie zawodniczki. Kolega walczy dalej? Dobrze. Okej, okay, no to proszę Państwa, stopuje czas. Minutę to zajęło zawodnikom. Wielkie brawa dla nich. No a teraz dziewiąty zawodnik. No tutaj już będziemy teraz skakali w różnicą setek tysięcy, żeby taki skakać kilka. Więc pierwsza będzie habanero, oczywiście żółta, proszę o rozdanie. Teraz dziewiąta, Jeszcze teraz będzie habanero i dopiero się zacznie zabawa. Podobnie ta papryczka jest w aromacie cytrusowa. Wierzę na słowo. 250 tysięcy SKU. Czyli ta jest 2,5 razy ostrzejsza niż poprzednia. Pomogło? No ale to gdzieś jeszcze nie było, ja po prostu jakaś to większa, mniejsza? W razie czego uspokajam, już każdą kolejną losujecie pojedynczo, nie będzie takich paczek. Ta jedna mała była w paczce. Ja dziękuję. Tak? No to wielkie prawo, teraz się zacznie. Zawodnicy gotowi? Cytrusowa, żółta, habanero. 2 minuty, czas, start! Z kolei ja się poświęcę i wezmę udział w tej rundzie. Poza konkurencją, no. Jak bardzo trzeba siebie nie kochać. To jest twoje.
Jak już widzę, mamy pierwszych zawodników, coś mi się wydaje, że będzie to obfity finał. Ta dogrywka finałowa będzie znacząca. Przypominam, na języku i podniebieniu 250 tysięcy jednostek z Kobila. Zjedzone, super, zjedzone. Zjedzone doskonale. Zawodnikowi z playoffu, jak? Tak, no brawo. Okej, wszyscy zjedli, okej. I ostatni zawodnik, jak się wydaje. No to pauza, proszę Państwa. Nie było tak źle. 50 sekund. Brawa dla nich. Papryczka dziesiątna. Czerwone habanero, czyli Redzamina. Generalnie tutaj jest to już skok o kolejne ponad 250 tysięcy. Ta papryka ma 577 tysięcy jednostek SKU. Wedle opisu smakoszy ma delikatny, cytrusowy, łagodnie słodki aromat. Gotowi? Na przygryzienie tego. Tak? No? Spirytusu, no tak? Męska decyzja. A, brawo dla zawodnika. Będzie walczył. Gotowi? 2 minuty. Czas. Start. 577 tysięcy jednostek. Pół miliona ponad. Nie lubię habanero. Jeszcze skrzynkę uwalę chyba. Podpiszemy skrzynkę habanero. Może mi się przyda. Poszło, dobrze. Super, super. Im dłużej, tym podobno gorzej. Jaki czas? Jaki czas? 53 sekundy minęły. Jeszcze ponad minuta, spokojnie. Można sobie konsumować. Można delikatnie próbować. Żeby dobrze poczuć smak, podobno pomaga rozprowadzenie językiem smaku po podniebieniu, więc... Przegryzienie go! Przegryzienie go! Czemu nas zostawiłeś? Czy Państwo widzą te cierpienie? Czy Państwo to widzą? Czy widzicie to cierpienie? 45 sekund jeszcze zostało? Będzie się nawet nie ruszyło jeszcze, kolegi. Jeszcze jest dobrze. Smarkać można, nie plujemy. Tylko smarkamy, nie plujemy. Druga po trzecia. Chyba druga. 15 sekund, czy wszyscy zjedli? Dobra. Może się pomylić. Proszę Państwa, minuta 45. No i za chwilę będzie ta najostrzejsza. W rundzie finałowej udział weźmie 6 zawodników, tak? Dobrze mówię, czy ktoś jeszcze się zastanawia? Na razie do finału dojdzie 6. Igor, zawiodłeś mnie! Przed dogrywką będzie oczywiście żniwiarz, czyli Karolina Ripper. Udało nam się znaleźć ładne, dorodne okazy, takie, żeby była szansa poczuć ten smak. Od 2013 roku to jest jedna z ostatnich naturalnie wyhodowanych papryczek. Uczeka tutaj pokusa, ludzie też kopiją. 1 569 000 jednostek SKU, czyli prawie 3 razy ostrzejsze niż poprzednia. Proszę o rozdanie. Przy badaniach SKU wychodzi, że ta papryka z sezonu na sezon robi się coraz ostrzejsza. 1 550 000 to był rekord w 2016 roku. Nie, dwie ta sama odmiana miała 1 615 000. Można? Przepraszam. Najostrzejsza za kolejność.
jaką udało się kiedykolwiek zmierzyć. Mamy taką, nie jest mała na pewno. SK. O, Paweł, jak tam? Mamy tutaj, to jest tylko milion, więc może się trafić taki egzemplarz. Do dziewiątej. A Łukasz tak samo. Są też takie papryki jak tak zwana papryka X albo Dragon Breath. One mogą mieć nawet powyżej 3 milionów SKO. To jest taka pomarszczona, brzydka papryczka, ale z wielkim sercem. Więc ostatnia runda. Co? Piękna jest, tak. Proszę Państwa, jeżeli potraficie sobie zwizualizować cierpienie, to ono jest takie czerwone i pomarszczone. Trzymają do tej pory było całkiem spoko, ja bym powiedział. Uwaga! Ostatnia papryka finałowa, jeżeli będzie potrzebna dogrywka, zaraz ją zrobimy. Wszyscy podchodzą? Wszyscy. Zawodnicy gotowi? 2 minuty, czas, start! 30 tysiące. Nie, 100 tysiące, a następne było 200. O, tu na raz, okej. Zjadł ktoś. O Jezu! Niezależnie od techniki, czy ktoś dzieli na mniejsze kęsy, czy na większe, jeżeli chodzi o dogrywkę, nie będzie możliwości oszukiwania. Pasta jest gęsta i nie da się jej łatwo połknąć, więc... To widzimy, że go tutaj naraz wyka Karolina. Jeszcze 1,5 minuty, spokojnie. Paprykę na raz, więc konkurencja jest dość wysoka. Zobaczymy. Minuta, została minuta. Jakoś mi idzie. Okej. No to wszyscy zawodnicy. Powiem ci po finale. Minuta 20 im to zajęło. Najostrzejsza papryka dzisiaj. Wielkie brawa! Drodzy Państwo, aż 3 zawodników bez problemu tutaj tą Karolinę sobie połknęli, pogryźli i zjedli. Nie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak. No, jest panów jeszcze 6. Cały czas. Tak? Okej, dobra, no to wielkie brawa. Zatem, jeżeli mnie moje oczy nie milą, nie mylą, 5 zawodników podejdzie do... 1, 2, 3, 4, 5. Aj, sorry. A, nic się nie stało. No w rogu siedziałeś i zauważyłem. Dobra, zgadza się? Podchodzimy do poprawki? Tak? Okej, mówi, że tak. No dobrze, zatem proszę, tutaj szef kuchni przygotowuje dogrywkę. A ja mogę powiedzieć teraz Państwu, z czego ta pasta się składa. O. Ta pasta to jest oczywiście wytwór naszego szefa kuchni. Z papryki, oczywiście bazą tutaj jest Karolina Ripper. Oprócz tego mamy tam 2 gatunki habanero i nutę gruszki dla smaku. Co? Owocu, gruszki. A, i gruszki. Żeby było słodko, ładnie i przyjemnie. I przypomnę zasady dogrywki. Każdy z zawodników dostanie 100 gram pasty przepisu szefa kuchni. Zasady są proste. Albo pierwsza osoba, która zje całe 100 gram, połknie i będzie miała puste usta, wygrywa. Albo osoba, która zje najwięcej tej pasty przez 2 minuty. Wszyscy zawodnicy rozumieją zasady? Wszystko jasne? Albo zjadamy całą 2 minuty jak najszybciej, albo ten, kto zje najwięcej pasty w ciągu 2 minut. Albo kto pierwszy, albo... Albo kto zje najwięcej, jeżeli nie będziecie się ścigać. Cokolwiek wydarzy się pierwsze, wyłożymy... Trzeba się skupić. No to 100 gram, to nie przemysł na raz, nie masz lat. Zobaczymy.
Pasta składa się z papryki chipotle, czyli wędzonego chili jalapeno, ostrzejszego niż klasyczny. Oprócz tego mamy żółtego skorpiona, 1 400 000 SKU. W ilościach hurtowych, dodatkowo cytrusowy smak, co potęguje uczucie pieczenia. Jest tam nuta cytrusa. No i gruszka z pomarańczą. Z tego składa się ta pasta. Oczywiście gruszka z pomarańczą to tam jest bardziej jako barwnik niż jako ogólny składnik, bo ma być to przede wszystkim ostre i nie do przeżycia. Ostre i nie do przeżycia, słyszeliście? A nie, trzeba będzie wejść tam i stanąć, bo ja z tego miejsca nie zobaczę ewentualnie. Nie chcę też nikogo przesadzać, więc będę potrzebował przynajmniej jednej rozmowy. Kto zje pierwszy? Finał bardzo podobny do zeszłorocznego, więc pewnie poprzednio roczny mistrz Paweł, Lunowaczyk i Czerwony Pink. Czyli... Tak? Tak? A miałem cofkę, więc nie wiem, czyli mogę walczyć dalej, czy nie? Nie, ja się nie będę wypowiadał. Powiem tak, no generalnie jak się zdarzyło, no to też jest to sztuką, żeby to zatrzymać, więc moim zdaniem niestety eliminuję to też, czyli jest jednak raz, dwa, trzy, czterech zawodników w finale. No, musimy do finału zatem specjalny szefa kuchni. Nie mniej niż 1 600 000, a może nie wiem. No, idą teksty, że papryki się je zupełnie inaczej niż ostre i to jest prawda, inaczej. Podobny smak z tej skali. Proszę Państwa, bardzo ważne tutaj jest to, żeby oczywiście idealnie odmierzyć tą ilość, no bo jeżeli ktoś nawet miałby o odrobinkę więcej, no to byłoby to nieuczciwe wobec pozostałych zawodników. Dobra, proszę Państwa, nie jest źle. Porcje już schodzą, są odmierzone na wadze z dokładnością maksymalną, jak to się dało. Naprawdę tutaj pewnie ułamki sekund zadecydują o tym, kto wygra. Czy może to być już prosto z tego? Właśnie na to wybić prosto z tego? Nie, łyżeczką mijemy i sygnalizujemy potem, jak kończymy. A nie można bez łyżeczki. To jeszcze raz, dla pewności, mamy tą łyżeczką jeść. Tak. Nie ma przechylania. Nie. A są większe łyżeczki? Nie, wszyscy mają takie same. 2 minuty albo tą łyżeczką szybko wybaklować. Sekunda. Możemy zrobić zdjęcie tamtego, to nie można? Nie przeszkadza. Dobra. Tak, dostaniemy to. Ręce całe jeszcze. A w jaki sposób sygnalizujemy? Będzie chyba stał, stał przed sędzią. Ja się jeszcze pytam, jak sygnalizujemy, że skończyliśmy. Okej. Okay. Patrz na pana. Ja patrzę tutaj, ty patrzę tutaj. Jak sygnalizujemy, tak. Po prostu otwieramy usta i podnosimy rękę. Jest nas 3 pary oczu, ja panów mam na oko, tutaj koledzy patrzą. Kto pierwszy? My krzykczymy, kto pierwszy. Dobra. Ja nie mogę tego trzymać. Nie, można trzymać, oczywiście, że można trzymać. Dobra, zawodnicy gotowi? Tak. Przypominam, kto pierwszy zje całość, albo kto zje najwięcej w 2 minuty, jasne? Ale to też jest to, nie. No. Tak mówię szybko do brawa, tutaj stanie na ścianie. Tutaj zalicza. Dobra, nie pytam, nie. No właśnie też chciałbym wiedzieć, bo później łamki sekund zadecydują jak rok temu i to będzie totalnie głupie moim zdaniem. Możemy przyjąć, a chcecie panowie z wylizaniem tego? To nie ma sprawy, jest szerokie ten. Wylizane palce. Językiem palcem ma być jak najczystszy pojemnik, jak najmniej wewnątrz. Okej? Okej? Chcecie panowie już osiągnąć? Nie, już to. Jest nas wiele parowców. Finał. Okej.
Odpalamy. Stopy. 2 minuty. Czas. Start! O matka. Ej, matka, nie? Technika od razu bardzo chyba byłaby najlepsza, nic więcej. Całość zajęło całe 15 sekund. Niestety albo niestety. Słowo się rzekło. Proszę Państwa, ja mam dzisiaj przywilej bycia sędzią, a jak powiedziałem, że stop po pierwsze zdążył, to pierwszy zdążył, więc ja tym razem uznam pana Sławka. Ja jestem za dogrywką. Nie ma sprawy. 3 razy tak jak powiedziane jest tutaj. Nam zostało 4. Podbijam stawkę. Panowie. Życie coś się mamy tutaj zmieni. Zawodników, którzy biorą w tym udział więcej niż raz w roku. Tak. Więc proszę was o opinię. Poradźmy się ekspertem. Ja bym dał dymię na to. Zacznijmy od zwycięzcy. Moim zdaniem najszybciej było zjedzone i doczyste. Tak się tutaj lizał, jak w momencie jak tam krzyknął, więc nagrywałem, obserwowałem z bliska, więc... Mamy też nagrania z 3 kamer. No, żeby krzyknąć prędzej z drugiej strony, tak? No. Wygrzebanie tego rękami pewnie pomogłoby to znacznie. W jedzeniu, ale nie wpadłem na ten genialny pomysł. Wypisz to, myślę, że każdy by to wypił. Taka jest prawda. Ja moim zdaniem, ja uznaję jako, powiedzmy, sędzia główny, tak powiedziałem, to było najszybciej zjedzone i była to w zasadzie cała porcja. To jest moje zdanie. A tak zapytam, jakbym wylał to od razu na rękę, to też by się liczyło? Tutaj była jeszcze łyżka machana, więc byłby szybszy. Był szybszy. Przepraszam, a jakbym wziął to... Tutaj jeszcze łyżką, jak czyli, że Sławek był szybszy. Tak. Okay. Przepraszam, a jakbym wziął to i wylał na rękę i sobie tak zaczął jeść, to byłoby też to samo? Tak z ciekawości? Nie, to jest taka... Dobrze. Zasady są chyba po to, żeby je łamać. Zawodnicy się też naradzali, zawody były burzliwe, ale z jednego nagrania też wyniknęło, że tutaj, przynajmniej między panami, było szybciej, więc ja podtrzymuję werdykt. Wygrał pan Sławek! Gratuluję techniki. Dzięki wszystkim panowie. Przypominam, każdy z zawodników swoją wizytówkę wymieni na barze na słoik tej pysznej pasty, którą próbowaliście oraz zimne piwo. Nie było to ostre. A dla zwycięzcy zapraszam tu na środek. Więc wyszło jak wyszło. Za każdym razem, jak to się mówi w Polsce, reguły są wymyślane na poczekaniu, na szybko. Nie pierwszy raz to widzę, no ale tak to u nas wygląda. Ktoś był szybszy niż ja, tyle nie przeszkadza mi to. Papryki były dość lajtowe, na pewno tak samo. Nie porównuję tego do Chorzowa, bo tam byłem po prostu rozwalony na podłodze, a tutaj chillą, żaden, nic się nie stało. A to można było nawet i być 4 takie wybić. Ostrożnie ostro. O, pozdrawiam was. Nie wiem, czy to będzie łapać. Tak to wygląda. Jeszcze raz gratuluję. Ale te papryki były słabe, do Chorzowa naprawdę się... Były słabe. Ja są te drugie. A ten co to ketchup to był? To nie, to nic nie było. Ja mam habanero żółte, które są 4 razy mocniejsze od tych żółtych habanero. No wiem, pewnie tak, ale... No nic. Nic. Taktyka. Znaczy taktyka. Wcześniej no ułamki sekund, a teraz to tak... Udało mi się. A jak ty zacząłeś to jeść? O, tutaj finalista wam może powiedzieć, jak ty to zacząłeś jeść? Ja to zacząłem łyżką, ale ty... O, łyżką, tak... Tak, no, tak napierdolałem. Aha, okej. Na szybko. Okay. No dobra. Też się starałem szybko, ale chyba... Szkoda, że nie można było wypić. Słabiak!
słabiak. Zobaczcie, piję mleko, zobaczcie, piję mleko. Gościu z zeszłego roku, jeszcze się nie napiłem, a i tak przegrałem. Mówi się trudno. Skomentuję to tak. Papryki dość lightowe, finał. Wyszła, znaczy wygrała taktyka, szybkość, a na pewno nie wytrzymałość w ostrości, to na pewno, nie? No i to wszystko, no tak to wygląda, no. Totalny spontan, musiałem tutaj taksówką wjechać w ostatniej chwili. Na razie.